kochani, witajcie na kanale megadyskont.pl. A dzisiaj, wow, mam dla was ekstra nowość! Czy wy widzicie, co to jest? Nazywa się to, uwaga, Pop-up Store, czyli jest to taka rozkładana jakby witryna sklepowa. Super sprawa, bo uwaga, jeśli macie swoją kolekcję laleczek LOL Surprise, to tu wreszcie będziecie mogli je wszystkie ustawić i będą wyglądały totalnie jak w sklepie, tak jakby wiecie, wszystkie stały takie wystawione, pięknie ubrane. Także jest to niezły pomysł, jeśli macie kolekcję laleczek w domku. Kochani, w środku możemy znaleźć też, uwaga, wyjątkową, ekskluzywną laleczkę. No jeszcze nie wiem, na kogo trafimy, tu mamy jakiś zarys, więc możemy się domyślać. Zobaczcie w ogóle, jak to wygląda z tyłu, ekstra! Mi się mega podoba, bo tutaj wygląda jak takie mini centrum handlowe. Mamy tu butik, mamy nawet miejsce, zobaczcie, taką kawiarenkę. Możemy sobie tutaj przyjść na kawę, tu jest cała ta wystawa. Możemy tu laleczki wszystkie ułożyć, także prezentuje się nieźle. Więc myślę, że od razu otwieramy. W ogóle takie jest brokatowe, błyszczące. Tu, ja wam tak trochę pokażę w ten sposób. Zobaczcie, mamy miejsce na laleczki, więc będziemy je tu wszystkie ustawiać, całą naszą kolekcję. No dobra, ale spójrzcie, zdaje się, że to możemy jeszcze wyjąć. Uwaga, wysuwamy, wow! Tam na dole jest to centrum, o którym wam opowiadałam. Tu jest, zdaje się, że butik po prostu. A to zobaczcie, jak się to prezentuje, ale czadowo! Widzicie, możemy to sobie dołączyć. I mamy wtedy taką pełną wystawę. Ale czadowo, zobaczcie na to, kochani. Tu mamy jeszcze pomieszczenia. Mamy tu na przykład sklepik dla zwierzaków. Mamy tu też pyszne przekąski, pizzerię, a nawet fryzjera. I uwaga, uwaga, jeszcze nie koniec, jesteście gotowi? Uwaga, największa niespodzianka. Obracamy sobie całość i słuchajcie, tu jeszcze możemy zajrzeć do środka. A tu zestaw niespodzianek. Tyle saszetek, raz, dwa, trzy, cztery. To uwaga, otwieramy pierwszą niespodziankę. W ogóle zobaczcie, te saszetki są w kształcie torby na zakupy. Okej, co tu będzie? Buciki, jakie w ogóle złote. Wow, super, wyglądają jak takie sandałki, przepiękne. Kolejna saszetka, zobaczmy, co tu będzie. Oho, oho, oho. Ubranko! Też takie złociste. Czyżby to wszystko było dla jakiejś ultra rzadkiej laleczki? Zobaczmy kolejną saszetkę. Oj, tu już co nieco można wyczuć. Czyżby to była torebka? Zobaczmy, zgadłam. Plecak! Taki ze skrzydełkami. Ojejku, ale wszystko jest takie różowo-złote. To musi być wyjątkowa lalka. Dobra, ostatnia niespodzianka. Co to będzie? Ale okulary! Jakie stylowe, zobaczcie! No, 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 niezła stylówka się szykuje. Ciekawe tylko dla kogo. Dobra, to zobaczcie! Uwaga, to jeszcze nie koniec niespodzianek, bo... Spójrzcie, to się kryje po drugiej stronie. No, może nie wygląda, jakby tu coś było, ale uwaga, niespodzianka! Możemy to otworzyć i w środku są kolejne pomieszczenia. Uwaga, mamy też lustereczko, ale tu chyba są jakieś kolejne, słuchajcie, niespodzianki? No nie wiem, może. Mamy rączkę. Oprócz rączki, patrzcie, mamy tutaj tak. Jejku, to jest pokój dla bobasów! Jest nawet miejsce na pieluszki, na kocyki, butelki. Orety! A tu złota szuflada. Co tu będzie w środku? Wow! Kochani! Czyżby to była nasza laleczka? Dobra, kochani, ale najpierw tu mam jeszcze jedno pomieszczenie w ogóle dla zwierzaków. A tu w środku też jest złota szuflada! Patrzcie na to, coś znalazłam. Zacznijmy, wiadomo, od tych małych niespodzianek. Już otwieram tą saszetkę. Uwaga! Ciachamy! I... Co to? Złota butelka! Teraz główna niespodzianka, czyli prawdopodobnie nasza laleczka. Zobaczcie, jak jest w ogóle ukryta. Oj, ja wam tu jeszcze nic nie będę pokazywać więcej. Musi być niespodzianka. Patrzcie na to, Bibi Butik. No dobra, to co? Co nieco tutaj czuć, to otwieramy. Jesteście gotowi na laleczkę? Oho! I teraz uwaga, uwaga, chwila prawdy. O, ale piękność! O, rety! Ona ma złote takie
jakby leginsy, zobaczcie, o, błyszczące nogi, naprawdę, złote włosy, cała jest taka złocista, nawet oczy ma błyszczące, ale piękna. Nasza laleczka, już ją ubrałam, ona nazywa się Insta Gold. No i nic dziwnego, rzeczywiście cała się świeci, ma złociste dodatki i nawet takie jeszcze różowe. Zobaczcie, o tyłu na przykład ma różowy plecaczek ze złotymi skrzydełkami. Jest jedną z takich naprawdę rzadkich laleczek, na które możecie trafić, ale w tym zestawie macie ją gwarantowaną. Zobaczcie, i co tutaj jeszcze było ukryte w szufladzie? Zdjęcia naszej laleczki prosto z fotobudki. Widzicie, możesz sobie założyć okulary, tu pozowała bez okularów, a tu tylko widać połowę twarzy. Spójrzcie, mi się udało jeszcze znaleźć takiego króliczka. Jest to Insta Bunny, który należy do rodzinki Insta Gold, czyli tej właśnie laleczki. Słuchajcie, nie spodziewałam się, że akurat na nią tutaj trafię, ale prawie cała rodzinka jest w komplecie, brakuje tylko młodszej siostry. Ani, to teraz przyszedł ten moment, kiedy ułożę całą moją kolekcję laleczek LOL Surprise właśnie na tej wystawie. A ta laleczka, czyli Insta Gold, zajmie honorowe, środkowe miejsce na samej górze. Wow, no to zobaczcie, zaczynamy! Ustawianie całej kolekcji. Ja tu sobie przygotowałam moje laleczki. Słuchajcie, no trochę ich jest, wiem, ale tak jak mówię, to są laleczki, słuchajcie, od samego początku, które zbieram od pierwszej serii, no do tych ostatnich, czyli do serii Hair Goals. I teraz wszystkie zapitają na tej wielkiej witrynie. Dobra, kochani, zaczynamy ustawianie. Zobaczcie, bardzo proszę, kolejne laleczki będą stały razem. Uwaga, zobaczcie, powiem Wam, że ja tak sobie wymyśliłam, że może tu postawię te laleczki, na które nie można tak, wiecie, często trafić. One nie są zbyt popularne, bo ta na przykład jest mega wyjątkowa, ta była w tym zestawie, a ta jest z zestawu Bubbly Surprise. No ale dobra, ustawiam dalej. Czas na brokatowe laleczki! Bardzo proszę! Startujemy! Uwaga! Tutaj na pewno jest część laleczek, które bardzo dobrze znacie. Możecie sami sobie, słuchajcie, tutaj w ogóle wymyślić, kto gdzie będzie stał, kto obok kogo. Może takie ustawię w miarę, żeby było, wiecie, tak dość kolorystycznie na zmianę. Raz ciemniejszą, raz jaśniejszą. O! Teraz znowu taką różową tu sobie ustawimy. Ale super jest ten w ogóle cała ta myśl, żeby, wiecie, tak ustawiać te laleczki. Ekstra sprawa. Właśnie jak macie kolekcję, to przynajmniej macie wszystkich w jednym miejscu. Nikt nie zginie. Okej, kto mi tu jeszcze został z tych brokatowych laleczek? Ustawiamy dalej. Super. O, tu jakaś taka różowa część będzie na samym końcu. O, ekstra. Powiem Wam, że
Ja jestem zachwycona tym, jak cała ta kolekcja się tutaj prezentuje. Ja je sobie trochę podzieliłam. Tu są te takie właściwie rzadkie lalki. Na nie za często nie można trafić, bo tak jak mówiłam, one są w większych zestawach, więc raczej tam je możemy znaleźć. No wyjątkiem może są te ostatnie, no ale po prostu wiecie, ładnie chciałam, żeby wyglądało wszystko po kolei, tak jak ustawię laleczki. Tu zrobiłam całą serię brokatowych lalek. Tu miały być wszystkie z serii Hair Goals, no ale trochę mi zabrakło, więc są trzy jeszcze takie, myślę, że też dość popularne i znane. No a tu już jest taki trochę miszmasz, możemy znaleźć tu nawet laleczki, uwaga, z pierwszej serii LOL Surprise. Kochani, na dzisiaj to już wszystko. Myślę, że dzisiejszy odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawiajcie koniecznie kciuki w górę. Dajcie znać w komentarzach, jaką Wy macie kolekcję LOL Surprise w swoim domku. Pamiętajcie też o subskrypcji kanału, a my widzimy się w następnych odcinkach. Pa, pa!